Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj będziemy budować na bogato. Jak zrobić coś takiego? Dzięki glitchowi z przewodem elektrycznym jest to naprawdę całkiem proste. Pierwsze co, musimy wybrać jakiś obiekt, który da się skalować, na przykład weźmy podgrzewacz awaryjny. Jeżeli mamy go wybranego, ja gram akurat na padzie, dlatego będę się skrótami spada posługiwał. Nie wiem, jakie są na playu, ani na kompie, może później jeszcze gdzieś tam w edycji wrzucę. Na chwilę obecną po prostu będę mówił o skrótach spada. Przełączamy na przewód elektryczny. Podpinamy przewód. Nie kończymy. Nie mamy podpiętego. Przełączamy z powrotem na podgrzewacz. Powiększamy go maksymalnie. I teraz glitchujemy, czyli równocześnie przełączenie na przewód plus strzał. W moim przypadku to będzie Y i prawy trigger. Zobaczcie, mamy przewód grubaska. Dla porównania tutaj wrócimy zwykły. I tak samo możemy też zmniejszyć przedmioty. Ponownie weźmy nasz niezastąpiony podgrzewacz. Przełączamy na przewód. Podpinamy go, nie podpinając. Przełączamy z powrotem na podgrzewacz. Zmniejszamy tym razem. I ponownie glitch. Y i prawy trigger. Zobaczcie, mamy cieniutki, normalny, plus grubaska. No dobra, jak już mamy nasze kabelki położone, spróbujmy coś powiększyć. Wybierzmy sobie, dajmy na to teleporter, który mam tam postawiony w normalnym rozmiarze, więc my będziemy mieli jakiś punkt odniesienia. Żeby zgliczować po raz kolejny przedmiot, musimy nacisnąć X i Y, czyli przycisk od edycji budowy plus przełączenia na przewody elektryczne. Jest OK. Duplikujemy przewód w zależności, czy chcemy coś małego, czy chcemy coś dużego. My chcemy po grubości, więc duplikujemy duży przewód. Lepiej użyję kamery budowlanej. Co prawda na padzie jest mało wygodna, ale... I stawiamy go w miejscu, gdzie chcemy, żeby stał nasz teleporter. Dajmy na to, że tutaj niech sobie jest. I ponownie używamy glitcha, tylko że tym razem ten na przełączenie na przedmioty. Czyli u mnie prawy trigger plus Y. Dobra, zabierzcie mi tego. Wyjdźmy z trybu budowania. I proszę bardzo. Standardowy teleporter, wersja powiększona. Dobra, mamy z normalnego na duże. Spróbujmy, czy tak samo uda nam się zrobić mały. Wybieramy teleporter. Ponownie XY. Duplikujemy mały przewód. W moim przypadku jest to prawy przycisk nad triggerem. I stawiamy. Nie podłączamy drugiej końcówki,
tylko używamy trigger plus Y. I wyłączamy. No i mamy mikroteleporter. Co ciekawe, mini teleporter można podłączyć, ale z jego przerośniętą wersją, no niestety widzę, że jest problem. Dodatkowo taki bonusik do tego. Tak samo możemy... Czekajcie, usunę wam tą płytkę, żebyście widzieli. Stawiać na przykład przedmioty do góry nogami. Tutaj mam generator elektromagnetyczny, który stwierdziłem, że będzie fajnie wyglądał w dół. No skoro jest baza w powietrzu, no to jakoś trzeba dół zagospodarować, a jak lepiej to zrobić, jak nie elektryką. Użyłem do tego przedmiotów, które możemy obracać, czyli wybieramy sobie cokolwiek z umeblowania. Ja wziąłem stolik z tej racji, że jest dosyć duży i nie ma problemów. Jak widzicie, możemy sobie go obracać w różnych osiach. I tak samo robimy. Wybieramy coś, czego odwrócić nie można. Weźmy sobie generator elektromagnetyczny i robimy tak samo. X, Y. Duplikujemy taborecik. Weźmy go sobie tutaj, postawmy. I ponownie glitchem trigger plus Y. I mamy ładnie do góry nogami postawiony kolejny pylon. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia. Trzymajcie się.